Spójrzcie, co dzisiaj się będzie działo na filmie. Kosmos, kosmos. Wreszcie mam prawdziwki w tym pięknym lesie. Zobaczcie na ten. Zapraszam wszystkich, bo po prostu będzie niesamowicie. Zmieniliśmy teraz las i zobaczcie, tutaj są takie fajne maślaki. To są maślak żółty chyba, albo modrzewiowy, albo to jedno i to samo. W każdym razie to są maślaczki takie fajne. Kilka znalazłem i kurki tutaj też są, ale Ania zawsze mi mówiła, że w tym lesie... Nie, nie widziałam. Ale co, maślaki? Tak, mhm, tam też widziałam. Tam jeszcze są pod drzewem. No, no też są fajne. To już takie starsze. Chociaż nie, ale... Jakie starsze? Ale co chcę wam pokazać mojego ulubionego grzybka? Tu... Tak, tak, dobrze. Aniu, tam pod drzewkiem. Tam jak pójdziesz, to też są. Ale tutaj chcę wam coś pokazać. Zobaczcie, jak się pięknie prezentują. Moje ulubione grzybki. Koźlarz. Nie wiem, czy czerwony, czy krabowy. Ale jaki ładny. Piękny. Dwa. O Jezu, dzisiaj jest piękny dzień, naprawdę piękny. Już mamy tyle tych prawdziwków z 80 moim zdaniem. A wyciągasz mi? No chyba wyciągnę zaraz, ale chyba jeszcze relika chcę zrobić. Dobra, mam nadzieję, że tutaj prawdziwka jeszcze znajdziemy. A tutaj są te dwa koźlarze czerwone, ale tutaj Ania znalazła, zobaczcie jakiego pięknego. Zupełnie inny las i inne grzyby inaczej wyglądają, ale śliczny. No nie wyciągam. Tutaj jest jeden. O, Ania ma następnego. A tam pan z tyłu idzie. Tutaj mówiła, że też coś widziała. Zobaczcie. Ale piękne dzisiaj prawdziwki. Dwa. Kto jeszcze się nie wybielił? Barwił. Tak, albino. Zobaczcie. To jest trzeci. Kolejny niesamowity las. Piękna sprawa, piękna. Powiem wam, że Ani miejsce ruszyło. Kolejne miejsce. Tutaj zbieraliśmy głównie usiadkowane borowiki. A tutaj mamy takiego normalnego, jak ja to mówię, szlachetnego. Ale tam przed chwilą wyciągaliśmy te jedne. I jeszcze przy okazji znalazłem dwa. A, już widzę je. Zobaczcie. Eldorado dzisiaj, Eldorado. Najlepsze grzybobranie w życiu. Zobaczcie, jakie piękne. Jeszcze chciałbym zdjęcie zrobić. O, z tym wam pokażę, jaka jest różnica wielkości. Po prostu wychodzą maluchy. Zobaczcie, co my tu mamy. Tylko zajrzałem, skręciłem głowę. Jakie piękne maluchy. Tutaj i tutaj. Dzisiaj się znajdą w słoiczkach. Ale pięknie. Czyli zobaczcie, jakie same takie. Ojejku, po prostu jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku, że takie grzybki zbieram. Chciałbym wam pokazać, jaki niesamowity jest ten las, jaki jest przekrój grzybów. Zobaczcie też, jakie piękne kureczki tutaj można znaleźć. O, niesamowite, naprawdę niesamowite. Tam jest piękna, duża. O, tutaj następna rodzinka. Oj, chyba zgniotłem jedną. Ojejku, jejku, naprawdę. Coś wspaniałego. Zobaczcie tutaj. Tutaj jedna. Pan. Tutaj wydaje mi się, że też coś jest. Jakaś pani, jakiś pan. Idę się przywitać. Kolejny gatunek do kolekcji. Koźlarz, babka. Tutaj jakieś stare zostały. A tutaj mamy trzy takie świeże. Kurde, ciężko się przedrzeć. A, już jestem. Zobaczmy tak na szybko, czy one... Oj, robaczywy. Ten to stary to zostawię, a tego młodego może sprawdźmy, czy jest. Lewą ręką za ciężko. Jakieś dwie dziurki ma. Zobaczmy jeszcze. No, chyba jedna taka z boku zaraz. Potem się sprawdzi dokładniej. Jakiś stary już ledwo żyje. Szukamy cały czas prawdziwków. Ale już jest super. Może nie ma ich tak dużo jak ostatnie, ale są małe, młode i ładne. Kształtne bardzo. Takie mi się bardzo podobają. Oczywiście moje czerwonołeccia. Wychodzimy z tego lasu i na pożegnanie mamy takiego ładnego borowika. Trochę lekki pierdzielnik jest w tym koszu, ale
I szkoda, że tak mało tych maślaków. Miałem to miejsce, które nagrywałem wam, ale zostawiłem, bo poszedłem do Ani, bo znalazła prawdziwki. Taki pan przeszedł i je wyciął, więc nie mam ich. Ale by było fajnie, bo one mają inny kolor i ładniej by wyglądały. No taki misz-masz na razie, musimy zrobić porządek. I tego... A dwa są, Aniu, ha! Popatrz. Jeszcze musi zdjęcie dorobić. Widzicie? Ja też tylko jednego widziałam, a teraz drugi się pojawił. Tak to jest. No właśnie patrzę, nie ma. No nic. Uciekamy z tego lasu i teraz idziemy znowu na prawdziwki, ale nie wiadomo, czy tam będą. Właśnie jesteśmy w czwartym lesie. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. I mamy jednego takiego słabego, ale o dziwo jest zdrowy. No i tutaj ten taki w miarę fajny. Zobaczymy, jak on wygląda, ale no, ładne one były tutaj, jak było w miarę mokro. Teraz jest, dopiero teraz zostały wody, ale nie ma nic z takich młodszych maluchów, tylko takie po prostu większe. Tam jednego też zostawiłem niestety, więc uciekamy stąd szybko. Jeszcze jakieś kurki może, jakiegoś prawdziwka gdzieś. Jeszcze na wyjściu udało nam się znaleźć takiego. Ten jest ładny. Ale widać, że jest niewyrośnięty. Zobaczcie, jaki ma trzonek. Ale widać, że młody też grzybek. No, uciekamy stąd. Jest coraz bardziej gorąco. Trzeba się ewakuować. Tutaj fajny wrośniaczek widzę. Więc ostatnie miejsce najsłabsze. Powiem wam, że już mamy tyle grzybków, że nam wystarczy. Teraz staramy się. Znamy te miejsca, na które patrzę teraz. O, te lasy znamy. Naprawdę. Tamte słabo. Tamtych w ogóle. A tutaj weszliśmy właściwie w takie brzozo świerki. W takich naprawdę są. Co prawda jest gęsto i ciężko się chodzi, ale w takich w lasach są prawdziwki teraz. Ładnie to wygląda. Nawet nie wiedziałem, że taki fajny widok na Puszczę Knyszyńską. Co prawda wycinka postępuje wszędzie. Ania tam daleko idzie. No i wracamy. Jeszcze tylko kurki do domu. Powiem wam, że do pełni szczęścia mi brakowało tylko znalezienia prawdziwka w jednym miejscu. I właśnie w tym. No właśnie w tym. I tutaj jest, zobaczcie, ja tego zobaczyłem. Tutaj. Pokażę wam, co znaleźliśmy do tej pory. Trochę kurek, tak jak mówiłem, ale piękne te. A tutaj jaki, ale to już zobacz. A, piękne, taki malutki. O, zaraz kosze muszę chyba wymienić. Zobaczcie, tutaj jeden. Znaczy tutaj, ten jest drugi. Trochę ciszej, Aniu. To dwa. Zobacz, jaka, zobacz. Tam. Zobaczcie, co się dzieje. Kolejny, ten to już ze starości. Dawno tutaj nie byliśmy. Ale ten to przepiękny jest. Ja. Zobaczcie tego. I tutaj jeszcze Ania mówi, że jest. O. Nigdy tutaj prawdziwka. Tyle razy byliśmy tutaj, ale nigdy prawdziwka. Jeszcze inny las. Ale bajka. No po prostu jest. Tam jeszcze coś było jakiś ładny. Ale ten to jest po prostu. Ten. A widzę. Nie wiadomo, co powiedzieć, naprawdę. Brak mi słów dzisiaj. O, kolejny, to nie wiem, ile jest 6, ale ten tu jest, następny. Olejku, jejku. Ja chyba muszę iść po nowy kosz. Tak, malutki taki. Ale piękny. Aniu, wiesz co, mi się wydaje, że powinniśmy się zająć tamtymi najpierw. A potem będziemy tutaj eksplorować kolejne. Ja chyba muszę iść po kosz na prawdziwki. Nie? Wiemy gdzieś. Dobrze. O, tutaj następny, Aniu. No. Wierzysz teraz? No wierzę. Nie wierzyłem, że tu stał, przyznam szczerze. A przyszliśmy tutaj na kurki. No dobra. To, o, a tam następny? Pokaż. O, rzeczywiście. Nie, no jakaś masakra, powiem wam. Masakra. To jest najpiękniejszy dzień grzybobraniu, jaki w ogóle miałem w życiu. Naprawdę. Zobacz, te ładne są. No dobra, kończymy na razie.
powiem wam, że z tego wrażenia to zapomniałem nagrać. Takie piękne były borowiki. O Jezus Mary, jak stały, to cudownie wyglądały. Robiliśmy reele. Zobaczcie, co tu się dzieje. To po prostu kilka koźlaczków jest, ale tutaj tego jednego. No i właśnie teraz myślę, że w ogóle zapomniałem o was. Ale to jest po prostu z wrażenia. No naprawdę, ja nigdy czegoś takiego nie przeżyłem jak dzisiaj. Nigdy. Tak trochę miękki ma korzeń, ale może kapelusz będzie dobry. Ojejku, jakaś, nie wiem, cudowny dzień. Najlepszy dzień grzybowy chyba w moim życiu, naprawdę. A te to są w ogóle kosmosy. Zobaczcie moją rękę. Super. Ta Mania ma następne dwa. Nie no, ten las jest niesamowity, a nie wierzyłem, że tutaj w ogóle coś będzie. Zastanawiam się, czy zaraz drugi korzyk nie będzie potrzebny tutaj. A popatrz, Aniu, tutaj następny jest, mały wychodzi. Ojejku, jejku. Takie... A tu no zobacz. O, to te małe, no tego wezmę już, ale tego nie wiem, kto nadepnął. Mniejsza z tym. No, oj, tam. A tu nie, następny. Tutaj no. Tego się zostawi, ale tutaj jest jeszcze drugi. A to taki słoiczkowy. Powiem wam, idealnie będzie wyglądał, ale zobaczcie jakie. Piękne. Ten las jest niesamowity, no, naprawdę. No. Teraz ja nadepnąłem? Chyba nie. To tak trzeba chodzić, widzisz. Nie wiem. Jak chcesz. Dobra. Nie no, zobacz, bo on jest całkiem no, duży. Tak, do słoiczka to akurat. O, pyk. Ale zobaczcie, jeden. Nie, jakie ładne. Dobra, idziemy dalej. Ale już z tego wrażenia to po prostu... A tego nie bierzesz? A którego? Słoiczkowe. A, tego jeszcze tutaj o tym zapomniałem. Wybaczcie. Tu można kucać i wyciągać takie o, borowiczki. Ale będą się prezentować. Zobaczcie, cztery. No, nie no właśnie wiem, dobra. Cztery takie małe. Były cztery ogromne i cztery małe. Ale czad. Kolejne dwa. Przyznam szczerze, że już nie wiem co mówić. Tyle ich tutaj jest, że... O. Jeszcze wyciągnę tego dużego i chyba odpoczniecie od tych grzybków na dzisiaj, bo tego jest za dużo. Za dużo jak na jeden dzień, naprawdę. Ja już brakuje mi słów, żeby to opisać, co tutaj się dzieje. Naprawdę, piękne grzybki, ten taki trochę starszy, widać, że jest... O, Ania mówi, mam następnego i tak co chwila po prostu przerzuciliśmy kurki do tego, bo... Nie było miejsca w koszyku. Dobra. Och, muszę odepnąć i ochłonąć, przyznam. Zobaczcie, mam jeszcze maszlaki żółte, modrzewiowe, ale jakoś to nie widzę modrzewa. Nie, przyznam nie. Szczerze, jest? Może są. Przyznam szczerze. Są gdzieś. Na początku lasu są. No jest piąty. Fajnie, bo tamte chyba ten pan mi wyciął. No to sobie spróbuję tych maślaków dzisiaj. Ale fajnie. Pełny kosz mamy prawdziwków. Dobrze, coś dla odmiany, jakieś maślaki, bo po prostu już za dużo było tych prawdziwków na raz. Dzisiaj naprawdę nie dadzą mi się zatrzymać z nagrywaniem. Tutaj mamy kureczki. Ale zobaczcie, co tu mamy. Trzy piękne koźlarze pomarańczowo-żółte. No niesamowita sprawa. Ale zdjęcie też będzie. Bajka, no bajka. Za dużo. Za dużo wrażeń jak na jeden dzień, naprawdę. Ale no cudownie, no cieszę się niesamowicie. Będę pamiętał do końca życia ten dzień na 100%. Pięknie. Przyznam, że tutaj tylu kurek dawno nie widziałem. Już nie nagrywałem jak po prostu zbieraliśmy, bo tego było zatrzęsienie. Zobaczcie, i to takie właśnie kurki, a wszyscy narzekają, nie mówię, że w Polsce, ale na Podlasiu, że nie ma grzybów w lesie. To nie jest tak, że nie ma grzybów w lesie, tylko trzeba znać miejsce, ale nie nagrywam tego po to, żeby wam pokazać właśnie te kureczki. No zobaczcie, wszędzie są. Tylko po to, że Ania już krzyczy, mam. Właśnie. O, ja też mam, ale to koźlak. Koźlaka mam małego, znaczy takiego już starszego. Ania mówi, że tutaj jeszcze możemy zobaczyć, czy są prawdziwki. Czekajcie. Jedziemy jednym ciągiem. O, to te słoiczkowe moje ulubione. A nie.
Ale fajny, taki brązowy. Zobaczcie, jeden. O, tutaj mamy przewodnika dzisiaj. Powoli. A, przy nożu widzę. Tutaj drugi. Jeden, drugi, trzeci. No i na razie. Na razie styka. No dobra, proszę Państwa, kończymy imprezę. Nie, no to żarty są. Ale dzisiaj będzie słoiczków fajnych. Wszystko takie malutkie, fajne. Drodzy moi, zapomniałem zakończenia z tej całej ekscytacji. Ania już pojechała z grzybkami i innymi do domu. Ja stanąłem i po prostu chciałem Wam pokazać chociaż cokolwiek, co zabieram do siebie i zrobię z tego słoiczki. W każdym razie grzybobranie było najlepsze w moim życiu. Jeszcze takiego czegoś nie przeżyłem. Nie nazbieraliśmy tylu pięknych, różnych grzybów. Naprawdę. Czasami czułem się, że jest aż nawet za dużo, bo nie wiedziałem, jak się zachowywać. Brakowało mi słów, brakowało mi w ogóle oddechu, bo i tu, i tam, i po prostu na każdym miejscu były piękne grzyby, więc dziękuję wszystkim za oglądanie do końca i zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, lajków i komentarzy. Trzymajcie się ciepło, z Podlasia. Adam.